Cześć, witam was na moim kanale i jak co czwartek zebrałem was tutaj wszystkich po to, aby pomówić o tym, jaki specjalny event będzie w ten weekend. Jak wiemy, ostatnio były podwójne szanse na zdobycie czempionów z Ancientów, to teraz wypada 10x i to jest naprawdę porządne 10x, naprawdę są fantastyczne postacie do zdobycia. Okej, to może po prostu bez owijania w bawełnę przejdźmy do tego, kogo mamy. Na początek będzie do zdobycia ten pan, Qui-Gon the Crowned. To jest chyba jedna z, chyba nawet najmniej ciekawa postać z tych, które będzie można zdobyć. Ma fajny defense, duży speed, przyzwoity HP. I co my tu mamy? Atakuje jednego przeciwnika, ma 30% szans na obniżenie trwania losowego buffu. Tutaj leczy wszystkich o 15% ich max HP i do tego daje shielda o takiej samej wartości na dwie tury. No i na koniec, jego chyba najlepszy ruch, umieszcza Perfect Veil na wszystkich czempionach plus Increase Attack. Na tych, którzy mają atak większy od defensu, a na tych, którzy mają defense wyższy od atak, to umieszcza Increase Defense plus Block Debuffs. I tu cooldown do 4, który można zmniejszyć. To jest całkiem ciekawy skill, ale ogólnie dosyć średni champion. To przejdźmy do następnego. I to jest, o ile dobrze pamiętam, Demon Spawn. Tak. I to jest Achak the Wendarin. I jeżeli go nie macie, a traficie teraz, to jesteście naprawdę, macie duże szczęście, ponieważ ten champion będzie naprawdę fantastyczny na pająku na tych nowych poziomach. Absolutnie genialnie się tam sprawdza. A co on ma? Atakuje jednego przeciwnika, ma 30% szans na obniżenie trwania losowego buffu, jeżeli przeciwnik jest pod wpływem HP Burn, i może jeszcze obniżyć turn meter o 30%. 30% szans na obniżenie turn meter o 15%, jeżeli przeciwnik jest pod wpływem freeze. Na A2 umieszcza block debuffs na wszystkich na jedną turę i duży strengthen na dwie tury. I to jest to jego popisowe uderzenie. Atakuje wszystkich przeciwników. Ma 70% szans na umieszczenie freeze na jedną turę na przeciwnikach, których atak jest wyższy od defensu. Ma 70% szans na umieszczenie HP burn na jedną turę, jeżeli przeciwnicy mają wyższy defense niż atak. I to można szansę zwiększyć o kolejne 20%. I jest to naprawdę fantastyczny skill do kontroli przeciwników, bo jeżeli gracie w PvE, to praktycznie zawsze wszyscy mają atak wyższy niż defense, nawet postacie, które są defense, to mają atak wyższy z jakiegoś powodu, dlatego w zasadzie zawsze używa tutaj freeze, przez co świetnie kontroluje pajączki w spiderze. I na 25 poziomie, nawet jeżeli wrzucicie decrease attack na przeciwników, to i tak atak będzie wyższy od defensu, także zawsze to jest freeze. No i na koniec jeszcze ma passive. Leczy wszystkich o 5% ich max HP za każdym razem, kiedy przeciwnik pod wpływem HP burn się ruszy, albo wypełnia turn meter, znaczy nawet nie ale, tylko tak dodatkowo wypełnia turn meter o 10%, jeżeli ruszą się przeciwnicy pod wpływem freeze. Czyli nie dość, że kontroluje, to jeszcze bardzo przyspiesza nasz team. Tak, pomyślcie, że wszystkie pajączki są pod wpływem freeze i teraz każdy, który z nich się próbuje ruszyć, to wypełnia o 10% nasz turn meter. Świetna sprawa. Do tego ma aurę defense we wszystkich walkach o 25%. I przejdźmy do kolejnego czempiona.
I to jest Void Sky Touch Shaman. Jedna z lepiej wyglądających postaci w tej grze. Na jeden atakuje wszystkich przeciwników, leczy o 15% zadanych obrażeń, jeżeli ma mniej niż 50% HP. I zwiększa turn meter o 20%, jeżeli HP jest wyższe niż 50%. Tak, czyli mamy tutaj taką mechanikę, poniżej 50% leczy się, powyżej się przyspiesza. Na A2 usuwa wszystkie debuffy z wszystkich naszych towarzyszy, do tego wrzuca na nich Revive on Death i Block debuffs na dwie tury. No i ona ma taki dosyć dziwny debuff. Na początku każdej tury uszkadza się o 10% swojego max HP i leczy wszystkich czempionów poza sobą o to, ile HP straci. Dodatkowo wrzuca na siebie Decrease Speed na jedną turę i jeszcze Fear. To takie upośledzenie małe u niej. Ale ogólnie bardzo fajny, bardzo dobry champion. I jeszcze ma aurę 25% HP we wszystkich walkach. Dobrze, przejdźmy do następnego championa i to jest ktoś, kogo bardzo wiele osób bardzo chce. I to jest Man Eater. Myślę, że nie trzeba go przedstawiać, ale mimo wszystko to zrobię. Atakuje jednego przeciwnika i ma Decrease Attack, jeżeli atak jest krytyczny. Na A2 atakuje jednego przeciwnika, w pełni obniża Turn Meter, a jednocześnie wypełnia sobie Turn Meter o to, co ukradł. I na A3 on umieszcza nas Unkillable i Block Debuffs na wszystkich towarzyszach na dwie tury. I dzięki temu jest świetny do wszystkich teamów Unkillable. Nawet jeżeli macie już jednego plus jakiegoś innego czempiona, na przykład Painkeeper, to już możecie robić Unkillable, a jeżeli macie dwóch i Painkeeper, to już w ogóle Clan Boss staje się dla was łatwizną. Oczywiście, jeżeli ktoś chce się bawić w Unkillable, bo akurat dla mnie jest to strasznie nudne ustawienie, dlatego mimo, że mogę sobie zrobić, mam dwóch Maniterów, mam Painkeeper, Seekera, Draco, ale nawet do głowy by nie przyszło, żeby robić sobie Unkillable Team. Pole klasyczne. Więcej zabawy jest jak dla mnie. I na koniec jeszcze ma aurę. HP w dungeonach zwiększa o 33%. Dobrze, to były wszystkie epiki, to teraz przejdźmy do legend. Pierwszym czempionem do zdobycia jest Murdering, czyli Minaya. Całkiem przyzwoity lego, aczkolwiek nie jest zbyt często używana, ale bardzo zyskuje na wartości, jeżeli macie koronara. Wtedy ta dwójka jest naprawdę fantastyczna, ale ona sama też nie jest zła. Na A1 atakuje jednego przeciwnika, daje 15% continuous heal na towarzyszu o najmniejszym HP, na dwie tury daje. Na A2 atakuje jednego przeciwnika i leczy jakiegoś czempiona naszego, znaczy leczy siebie i czempiona z niższym HP o 10 000 punktów HP. I do tego ma 75% szans na wrzucenie dużego heal reduction na dwie tury. Na A3 leczy wszystkich o 40% ich max HP, do tego wrzuca block debuffs na dwie tury na czempionów pod wpływem increased defense. A jeżeli wyleczy ludzi do pełna, to wtedy wrzuca na nich shield na dwie tury w wysokości 25% swojego HP. No i na koniec ma passive. Napełnia turn meter wszystkich naszych towarzyszy o 20%, kiedy ją ktoś zabije, i do tego automatycznie się wskrzesza, mając 75% HP, kiedy w teamie jest koronar. No i na koniec jeszcze jest aura. Speed 19% we wszystkich walkach.
Kolejnym championem, który będzie do zdobycia, jest Sethalia, która również jest bardzo, bardzo przydatna, zwłaszcza się na arenie przydaje. Na A1 atakuje jednego przeciwnika, ma 50% szans na wrzucenie HP Burn. Na A2 usuwa wszystkie debuffy z jednego towarzysza, później wrzuca na niego block debuffs na dwie tury i leczy o 75% jego HP. Dodatkowo leczy wszystkich pozostałych o 20% ich HP i napełnia turnmeter o 15%, jeżeli ten pierwszy cel został w pełni wyleczony. I na A3 ma 75% szans usunięcia wszystkich buffów z przeciwników, później zmniejsza ich turnmeter o 10%, jednocześnie wypełnia turnmeter naszych czempionów o 10%. Zmniejsza turnmeter wszystkich przeciwników o 20%, jednocześnie wypełnia o 20%, jeżeli usunie 5 lub więcej buffów. Tak, czyli podstawowa wersja o 10%, 5 buffów, 20%. No i dodatkowo ma Aurę Resistance we wszystkich miejscach, ale tylko dla czempionów typu Magic. Ok, przejdźmy do kolejnego czempiona. I kolejny czempion. I to jest Blind Seer. Naprawdę wartościowy czempion, od kiedy dostała buffa. Na A1 atakuje 3 razy losowo. I każde uderzenie ma 30% zmniejszenia turnmeter o 15%. Na A2 umieszcza blok debuffs na wszystkich na dwie tury, później umieszcza tarczę wartości 30% swojego max HP, też na dwie tury. No i na koniec ma wskrzesza wszystkich czempionów, dając im 35% HP i wrzuca blok damage na wszystkich poza sobą na jedną turę. No a jeszcze ma aurę. Bardzo fajna aura, 34% defense we wszystkich walkach. No i na koniec kolejna perełka, naprawdę fantastyczny champion. Demon Spawn. I gdzie my ją mamy? Tutaj. Duchess Lilithu. Absolutnie fantastyczny champion. Na A1 atakuje jednego przeciwnika dwa razy, potem umieszcza shield wartości 10% swojego max HP na dwie tury. Na sobie i na innym czempionie, który ma najniższe HP. Na A2 umieszcza na wszystkich Increase Attack i Block Debuffs na dwie tury. Do tego wrzuca na wszystkich Perfect Veil, na wszystkich poza sobą. Dodatkowo na A3 wskrzesza wszystkich nieżywych czempionów, daje im 70% HP. I do tego wrzuca Veil na wszystkich poza sobą i dodatkowo Continuous Heal na dwie tury. Do tego ma bardzo fajny pasyw. Zmniejsza obrażenia przyjmowane z ataków AoE o 25%, o 15% w przypadku bossów. Przypominam tylko, że Perfect Veil, który ona wrzuca, dodatkowo też zmniejsza obrażenia od ataków AoE, więc tutaj mamy kumulację. No i jeszcze ma aurę, 19% speeda we wszystkich walkach, wszystkich obszarach. Czyli jak widzicie, mamy bardzo przyjemny zestaw czempionów, ale pamiętajcie, że w tym evencie, który będzie, szanse na trafienie LEGO nie są zwiększone. To ciągle będzie 0,5% z niebieskich albo z voidów i 6% sacredów, także to się nie zmieni, tylko jak już trafimy LEGO albo Epika, to będziemy mieć 10 razy większe szanse na trafienie jednego z tych czempionów, których tu wymieniłem. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Jeżeli zdecydujecie się na otwierać szardy, to życzę Wam powodzenia, żebyście trafili tego, kogo chcecie. A ja się żegnam, cześć.